Cześć kochani, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Tym razem chciałabym się skupić na tych dwóch książkach. Mamy tutaj Mój Tata Panda oraz Księga Utraconych Imion. Ta książka opowiada o kobiecie Ewie, która pracuje na Florydzie w bibliotece. Pewnego dnia jakby widzi artykuł, w którym jest tekst o książce, której ona nie widziała 65 lat. Ogólnie ten artykuł jakby rozprawia o szabrowaniu bibliotek przez nazistów w Europie oraz o tym, jaki jest cel tego artykułu, czyli przede wszystkim to, żeby odnaleźć ludzi związanych z danymi książkami. Powiem Wam, że jestem naprawdę bardzo ciekawa tego tytułu. Ta książka nie jest długa, ma ponad niecałe 400 stron. Więc mam nadzieję, że ten temat zostanie tak fajnie ugryziony, fajnie przedstawiony i naprawdę będzie to taka lektura, którą będę mogła Wam z czystym sumieniem polecić. Kolejna książka to Mój Tata Panda. Tutaj mamy relacje ojca z synem, którzy przeżywają na swój własny sposób jakby utratę najukochańszej osoby w ich życiu. I oni jakby na nowo muszą znaleźć wspólny język i muszą się na nowo zaprzyjaźnić. Jestem bardzo ciekawa tych dwóch książek. Pewnie w międzyczasie też coś będę innego czytać, ale skupiam się przede wszystkim na tych dwóch tytułach. Mamy dzisiaj czwartek, 4 marca i muszę w końcu dzisiaj usiąść do pisania mojej magisterki, którą powinnam oddać końcem kwietnia. Także no nie zostało mi za wiele czasu, ale muszę się w końcu do tego zmusić, bo tak bardzo mi się nie chce. Dzisiaj jeszcze o 13 mam zajęcia na pedagogice angielskiej, którego też bardzo nie lubię. No więc tak to wygląda. Zapraszam do oglądania. Właśnie zabrałam się za układanie puzli tych takich komiksowych. Zaraz Wam pokażę tutaj, jak wyglądają. To są właśnie one. I to są takie różne scenki rodzajowe. Mam nadzieję, że nie będą ciężkie do ułożenia. Tutaj jest dość dużo kolorów, więc powinnam sobie z nimi poradzić. Zobaczymy. Ogólnie powinnam pisać Ci magisterkę, bo mam na wcześniejszym update'cie mówiłam, coś na początku vloga, ale z Word ze mną po prostu kompletnie nie współpracuję, coś mi nie idzie z formatowaniem, więc musiałam napisać do mojej pani, bardzo fajnej z informatyki z pierwszego roku pedagogiki, że no, coś mi nie idzie i muszę otrzymać od niej pomoc. Jeśli chodzi o puzzle, to ja zaczynam zawsze od tej ramki, a później wybieram jakieś takie poszczególne elementy i je staram się układać. Tak to wygląda, mój humor dzisiaj nie jest za fajny przez tą magisterkę cholerną. Tak tego nie lubię, tak strasznie nie chcę tego pisać, ale wiem, że muszę. Więc tak, lecę się bawić z puzzlami. Thank you.
Mamy sobotę 6 marca, ja właśnie skończyłam układać puzzle, te takie komiksowe mogliście zobaczyć we wstawkach wcześniejszych. Myślałam, że będą trudniejsze, ale nawet nie. Nawet całkiem przyjemnie mi się je układało. Przyszłam do Was z takim małym update'em czytelniczym. Tutaj mam mój tata panda, jestem na stronie na razie 30, 31. I powiem Wam, że bardzo lekko, bardzo przyjemnie się to czyta. Tutaj mamy spojrzenie z perspektywy osób, które bardzo cierpią po utracie najbliższej im osoby. Na razie dopiero wchodzimy w ich świat. Mamy tutaj mężczyznę i jego synka, który już od roku praktycznie nic nie mówi, dlatego, bo tak bardzo cierpi z powodu straty swojej mamy. Książka czuje, że będzie taka słodko-gorzka, mamy tutaj taką ironię, co naprawdę bardzo, bardzo lubię, więc na razie jest super, mam nadzieję, że będzie tak do samego końca. I mam tutaj ze sobą jeszcze księgę utraconych imion, musiałam wyciągnąć. To jest Etui Naturali by Aneta, bardzo Wam polecam, uwielbiam to. I tak, jeśli chodzi o tę książkę, to mam, to jestem na stronie 66, tu mamy Ewę i mamy dwie linie czasowe, rok 2005 i 1942. 2005 to Ameryka, a 42 to Francja. Ewa jest francuską Żydówką. Została z mamą, dlatego, bo jej ojciec został aresztowany. One uciekają na fałszywych dokumentach, które ta kobieta właśnie, Ewa, podrobiła. Ona jest bibliotekarką, kocha książki i na razie skupiamy się tutaj mocniej na roku 42. I szczerze mówiąc, nie ciekawi mnie ta książka aż tak bardzo. Myślałam, że to będzie coś innego, bo ja już czytałam książki z literatury wojennej i wiem, jak to się może skończyć i na razie... No, ta książka mnie po prostu nie zachwyca, jest tak okej. Nic więcej Wam ani powiedzieć nie mogę, ani o moich odczuciach, bo po prostu ta książka nie zaskarbiła sobie jeszcze mojej sympatii. No, ale wierzę, że się coś zmieni. Jestem bardzo ciekawa, o co chodzi z tą księgą utraconych imion, którą Ewa właśnie w roku 2005 widzi w tym artykule. I okazuje się, że to właśnie jest jej książka, którą naziści zabrali. Jaką tajemnicę skrywa ta księga, to ja jeszcze nie wiem. Mam nadzieję, że się dowiem i że naprawdę będzie bardzo ciekawie, bo na razie no nic więcej ani powiedzieć nie mogę, bo no jest tak, no tak średnio po prostu. Więc tak to wygląda. Ja za chwileczkę jadę do mojego chłopaka na skoki narciarskie. Oczywiście. Ostatnio w ogóle nie miałam ochoty na czytanie, ale to też jest w porządku. Są też takie dni, kiedy po prostu nie mam ochoty czytać i nie przejmuję się tym, po prostu nie czytam, bo czytanie na siłę to jest coś strasznego, więc nie polecam. No, także tak, odezwę się do Was później, jak już coś więcej poczytam. Poniedziałek, ja przychodzę do Was, kochani, z małym update'em czytelniczym. Na razie skupiam się na Mój tata panda, bo tak bardzo podoba mi się ta książka. To są takie totalnie moje klimaty, taki słodko-gorzki klimat. Klimat, przepraszam za powtórkę. Mamy tutaj ironię, mamy taki fajny humor i on nie jest nachalny, ani taki... wiecie, bardzo przytłaczający. Bardzo mi się to podoba. To, że tutaj... nie ma idealizacji ojcostwa i ogólnie rodzicielstwa. Tutaj właśnie mężczyzna stara się jak może, żeby wyżywić swoją rodzinę składającą się tak naprawdę już z dwóch osób i ma takie bardzo
ciężkie, no, problemy finansowe, stracił pracę i musi szukać nowej roboty. A jak to się dalej toczy w jego życiu, to już Wam nie powiem, bo mogę Wam zdradzić pewne spoilery, a nie chcę tego robić, bo po prostu zabiorę Wam pewną zabawę z tego wszystkiego. Niemniej jednak w życiu tego mężczyzny, no, nie dzieje się super. Główny bohater tak naprawdę nie ma lekkiego życia. Zginęła mu żona, syn się nie odzywa do niego, on, nie wiem, czy to trauma, czy coś takiego. No niemniej jednak cały czas ma jakieś takie potyczki i naprawdę bardzo mu współczuję. Autentycznie mam ochotę wejść w tą książkę i go z całego serca przytulić, bo on tak bardzo się stara, a cały czas mu coś nie wychodzi. Także nie ma tutaj żadnej idealizacji i super to jest. Momentami jakby jest za dużo przekleństw i pewne sytuacje dla mnie są jakby troszkę absurdalne. Niemniej jednak naprawdę super tą książkę się czyta. Jestem na stronie, nie powiedziałam, na 106, na 300 parę. No niemniej jednak naprawdę jest super i bardzo podoba mi się ta ironia, co bardzo lubię w książkach. Natomiast jeśli chodzi tutaj o mój piesek, jeśli chodzi o Księgę Utraconych Imion, no to kochani, jestem na stronie 118. I wciąż nie dzieje się tutaj nic zaskakującego. Natomiast w życiu Ewy w tym roku 42 pojawia się pewien mężczyzna i tak naprawdę on powinien według mnie zmienić bieg pewnych wydarzeń. No, zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Mimo wszystko, że nie ma tutaj niczego zaskakującego, to i tak tą książkę fajnie, lekko się czyta, więc nie jest to nudna lektura, także na razie jest ok, po prostu ok i czekam, tak jak już wcześniej mówiłam w poprzednim update'cie, że czekam na rozwój sytuacji, ale tak jak mówię, no skupiam się na pandzie, ale tak będzie mi krócej mówić. Ale czuję, że ta książka, jeśli chodzi o Księgę Utraconych Imion, będzie fajna dla osób, które jeszcze nie obcowały z literaturą wojenną, obozową. I nie ma tutaj Polski, ale mamy tutaj odnośniki do naszego kraju. Tutaj skupiamy się, no, na Francji i Ameryce i na książkach, które odgrywają w życiu naszej głównej bohaterki bardzo dużą rolę. Więc tak prezentuje się ten stosik książek, które aktualnie czytam. No zobaczymy, naprawdę jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że te książki dostaną takie ode mnie przyzwoite oceny. Dzisiaj mamy Dzień Kobiet. Kiedy to oglądacie, mam nadzieję, że to będzie 13 marca, to kochani, kochane kobiety i osoby, które czują się kobietami, życzę Wam przede wszystkim siły, bo w tych czasach jest ta siła nam naprawdę bardzo, bardzo potrzebna. Życzę Wam również miejsca, w którym będziecie czuły się wyjątkowo, będziecie czuły się bezpieczne, żeby ludzie, z którymi macie do czynienia, żeby Wam tych skrzydeł Waszych cudownych nie podcinali, a właśnie, żeby tych skrzydeł Wam coraz więcej dodawali. Bądźcie odważne, spróbujcie pokochać siebie, zaakceptować siebie, bo każda z nas, ja czy Ty, jest wyjątkową kobietą. I pamiętajcie o tym, proszę, nigdy, przenigdy o tym nie zapominajcie. Thank you.
sobota jest gdzieś przed 10:00. Ja właśnie zrobiłam sobie kawę i przyszłam zakończyć tego vloga i opowiedzieć Wam troszkę o moich odczuciach względem Księgi Utraconych Imion. Dałam tej książce 3 gwiazdki, ale teraz zastanawiam się, czy nie jest to ocena zawyżona. No ale tak, mamy tutaj dwie linie czasowe. 2005 rok i 1942, 3, 4, 5. Tak naprawdę w tym 2005 nie dzieje się tak naprawdę zupełnie nic, dopiero pod sam koniec ma to jakikolwiek sens. Ale bardziej skupiamy się tylko i wyłącznie na tych latach wojennych. Okazuje się, że w tych latach wojennych, nie chcę Wam tutaj zdradzić, co się tam działo, no ale Ewa bardzo pomagała Żydom, pomagała tym osobom, które były zagrożone przez nazistów. Działała po prostu w ruchu oporu, a co dokładnie robiła, to sami musicie się po prostu o tym przekonać. Co mi się w tej książce podobało, to na pewno to, że mamy tutaj odniesienie do książek. Tak naprawdę te książki odgrywają w tej historii bardzo dużą rolę i to było naprawdę super. Cieszę się, że autorka poszła właśnie w coś takiego. Super, że mamy tutaj jakby odkrywanie swojej tożsamości, a także trwanie przy niej, żebyśmy nigdy nie zapomnieli, kim tak naprawdę jesteśmy. Tak naprawdę to tyle, co mi się w tej książce podobało i te końcowe sceny, te kilkadziesiąt stron naprawdę zrobiły na mnie dość duże wrażenie. Bardzo mi się to podobało. No ale tak summa summarum to ja nie przeżywałam tej książki tak, jakbym chciała to przeżywać. Po prostu ta książka była dla mnie pozbawiona emocji. No tak jak mówię, te ostatnie strony naprawdę tam miałam mocniejsze bicie serca, ale to tyle. No dobrze, że chociaż tą książkę naprawdę czytało się w ekspresowym tempie i ja chciałam poznać dalsze losy głównej bohaterki, no ale bez większych rewelacji. Niemniej jednak polecam tą książkę osobom, które lubią taką literaturę, które lubią odniesienia do książek, które po prostu lubują się w takiej literaturze wojennej z elementami literatury pięknej. Osoby wrażliwe, myślę, że odnajdą się w tej historii. Nie ma tutaj jakichś brutalnych scen i tak dalej, więc nie muszę Was ostrzegać przed tym tytułem. No była to książka dla mnie taka średnia, po prostu średnia. Oczekiwałam czegoś więcej i zakończenie dla niektórych może być okej, ale dla mnie to było zdecydowanie za mało. Ten rok 2005 to był potraktowany tak totalnie po macoszemu. Nie wiem w ogóle po co ten 2005 w takim razie był, skoro i tak tak naprawdę 90% książki to były lata wojenne, a tam to tak nic. Totalnie nic, w ogóle relacja z synem Ewy, no to mogło być bardziej rozwinięte, bo ja nic o tym człowieku nie wiem i czułam się totalnie zdezorientowana, jeśli już dobrnęłam do końca i okazało się, że to jest koniec, a na następnych stronach już są wyjaśnienia autorki i jakby podziękowania. Także no, takie małe dość rozczarowanie, ale no uważam, że jest to historia warta poznania, nie jest na pewno banalną historią. A jeśli po tą książkę chcecie sięgnąć, to ja mam dla Was rabat 40% właśnie na ten tytuł w księgarni Świata Książki z kodem Teachbook 40%. Właśnie ten rabat dostaniecie pod linkiem. Pod filmem jest link przekierowujący Was na stronę Świata Książki i od razu do tego tytułu po wpisaniu kodu rabatowego dostaniecie ten rabacik 40%. Więc dla osób, które tą książkę chcą poznać, to zachęcam do jego użycia. Ja żadnej prowizji z tego zakupu Waszego nie dostaję. To nie jest tania książka, tylko Świat Książki, więc to nie jest żaden link afiliacyjny, tak tylko zaznaczam. Jeśli chodzi o Mój Tata Panda, to nie skończyłam i jest mi z tego powodu bardzo przykro, bo chciałam Wam w tym vlogu o niej no więcej opowiedzieć. Jestem w połowie na stronie 150. Ale bardzo mi się ta książka podoba, zdecydowanie bardziej niż Księga Utraconych Imion. Jest to totalnie mój klimat, tutaj taka słodko-gorzka historia. Niektóre wydarzenia mogą być absurdalne, ale absolutnie nie umniejszają wartości i sensu tej książki, więc jak na razie Wam z całego serca ją polecam. Ja więcej o niej opowiem w podsumowaniu marca, więc bardzo Was przepraszam, że o tej książce nic więcej ode mnie nie usłyszycie, ale ja już Wam polecam, także możecie kupować, mimo że jestem w połowie, ale naprawdę jest super.
Więc w tym vlogu nie działo się za wiele. Była tak naprawdę tylko jedna książka, jedna opinia moja. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza, ale obiecuję, że kolejne vlogi będą dłuższe i bardziej merytoryczne. Więc no, z tego vloga nie jestem jakoś tak super zadowolona, ale kolejny pojawi się zapewne 27 marca, bo właśnie wczoraj odebrałam ze świata książki, kupiłam sobie bez matek reportaż właśnie. Taki reportaż, który wywołuje we wszystkich takie totalne emocje, że niszczy nas od środka, więc na pewno o tym reportażu w tym vlogu usłyszycie i jeszcze o kilku innych tytułach, ale to dowiecie się w następnym vlogu. I możecie w komentarzu dać mi znać, czy lubicie książki oparte na prawdziwych wydarzeniach, bo ta książka właśnie na takich prawdziwych wydarzeniach jest właśnie oparta. Mam nadzieję, że nie zawiodłam Was tym vlogiem. Mam nadzieję. Także dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Widzimy się w kolejnych vlogach, w kolejnych odcinkach, w kolejnych filmach. Cześć!